Witam serdecznie. Moi mili, przede mną pakiet win czerwonych, miks, który specjalnie wyselekcjonowaliśmy dla Was pod kątem Wielkiej Nocy, dedykowany bardziej pod kątem potraw mięsnych. Po mojej lewej stronie przedstawiciel właściwie kolebki winiarstwa, jest to Gruzja, zaraz obok niej Armenia. Wielu z miłośników, pasjonatów wina wie, że tam wszystko się narodziło. Historia jest bardzo, bardzo piękna, warto sięgnąć do lektury. Jeżeli chodzi o moją pierwszą propozycję z Gruzji, jest to Kazbek Pik, autorska etykieta z regionu Kachetia, z apelacji Pirosmani, gdzie uprawia się szczep saperami, szczep endemiczny, a więc pochodzący tylko z tego regionu. Armenia, bardzo podobnie, bardzo podobna historia, długa historia winiarstwa. Tutaj mamy także szczepy endemiczne, jest to szczepy Areni i Hagnatak, które występują tylko i wyłącznie w tym regionie, a więc Vajos Dzor, jest to południowa część Armenii. Jakby powiedzieć, bardzo, bardzo odległa historia, była 6200 lat historii winiarstwa w tym kraju. Zaraz obok, nie bez kozery, jest to Mołdawia, która też była uznawana przez wielu miłośników wina za kraj o bardzo długiej tradycji winiarstwa. Stosunkowo niedawno odkryła się na nowo, ma reaktywację i akurat Chateau Purcari jest godnym reprezentantem tego kraju. W tym przypadku proponujemy Państwu szczep Pinot Noir, który świetnie będzie pasować do dań z dzikiego ptactwa. Po mojej prawej stronie trzy etykiety z miksu win czerwonych, które proponujemy Państwu. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić tutaj na pewne podobieństwo, w cudzysłowie oczywiście, tych dwóch etykiet. Na jednej widnieje szczep Primitivo, bardzo lubiany przez ostatnie kilka lat przez Polaków, oraz Zinfandel. Szczególnie my, sommelierzy, jesteśmy wielkim miłośnikiem tego szczepu. Okazuje się, że te dwa szczepy mają dużo wspólnego. Tak naprawdę to są te dwa te same szczepy, jeżeli chodzi o gatunek winogrona. Natomiast jest jeszcze dwa albo trzy wersje tego szczepu w innych krajach, szczególnie w Dalmacji, który nazywa się Tribidrac. Primitivo to szczep z południowych Włoch. Tutaj mamy region Apulii. Podobno Bona Sforza, żona Zygmunta Starego, w danej historii sprowadziła ten szczep do nas, do Polski. Jeżeli chodzi o Zinfandel, to tutaj akurat historia jest stosunkowo młoda, natomiast głównym jego pionierem, jeżeli chodzi o produkcję, jest winnica Woodbridge, która należy do winiarni Robert Mondavi Winery. Na koniec bardzo ciekawa propozycja wina tudzież hipsterskiego, który jest z apelacji Humilla, z Hiszpanii. Mamy wino trójszczepowe, bardzo wyraźne, o wysokiej zawartości alkoholu, dodań bardzo, bardzo wyrazistych, oczywiście mięsnych. Szanowni, jeżeli chodzi o rekomendacje połączenia tych win z potrawami, to widziałbym to w sposób następujący. Jeśli chodzi o dwa pierwsze wina, które mają wytrawność na poziomie półwytrawne, a więc o wyższej zawartości cukru resztkowego, tutaj bardziej poszedłbym w potrawy słodsze, to znaczy oczywiście mięsne, natomiast które zawierają dodatkowe składniki, jak na przykład wędzoną śliwkę. To też wtedy mięso nabiera trochę większej słodyczy. Jeżeli zdecydują się Państwo też na desery, które będą obfitować w czekoladę, też bardzo fajnie by tutaj można było to połączyć. Niekoniecznie do deseru musimy dawać wino słodkie, bo czasami można po prostu przesłodzić. Jeżeli chodzi o Pinot Noir z Mołdawii, to Pinot Noir jest absolutnym fanem ptactwa, a przede wszystkim kaczki, którą możecie zrobić na różne sposoby, ale tutaj sugerowałbym oczywiście przepis, który zawierałby sos z żurawiny. Palce lizać. Jeżeli chodzi o te etykiety, o tą część tych trzech win, tutaj też rekomendowałbym połączenie z różnego rodzaju pasztetami, oczywiście ze śliwką. Jeżeli chodzi o bardzo takie klasyczne połączenie czegoś, co jest chyba obowiązkowe na stole wielkanocnym, to biała kiełbasa. I akurat te szczepy świetnie tutaj by się sprawdziły. Te etykiety, czyli Kazbek Pik, Armenia Wines oraz Chateau Purcari Pinot Noir. Co do tych etykiet, a więc Primitivo z Włoch, Woodbridge z Zinfandel i Goru z Hiszpanii,
to tutaj sugerowałbym troszeczkę inne połączenie zdaniami bardziej wyraźnymi, bardziej konkretnymi. Primitivo moim zdaniem to absolutny miłośnik kaczki. Kaczki, które może być w wiśniach, może być w czereśniach, może być w śliwce, czy też w żurawinie. Jest to bardzo delikatna wersja Primitivo. Woodbridge, jako że jest to Kalifornia, to tutaj klasyczne połączenie z czymś, co Amerykanie uwielbiają, szczególnie na Dzień Dziękczynienia, to indyk. Indyk, który może być z borówką, z rodzynką, lub też z śliwką, która daje dużo słodyczy. Akurat ta wersja wina jest też wersją beczkowaną, a więc też daje dużo, dużo masywnego owocu. Poza tym można też to oczywiście dawać do różnego rodzaju deserów, gdzie będzie bardzo dużo czekolady i kakao. Co do Goru, no Goru to twardy zawodnik, to ciężki zawodnik. Dzięki temu raczej dałbym tutaj połączenie z potrawą ciężką. Jeżeli będą Państwo robić schab, jeżeli będą Państwo robić jakieś bardziej wyrafinowane potrawy mięsne, to akurat to wino sobie świetnie z tym poradzi. Szanowni, cena tego zestawu, cena miksu czerwonych na stół wielkanocny, to na dobrewino.pl po rabacie 17% 205 zł.